Dzień dobry, Szachowa Polsko, witam serdecznie. To się rodowe późne popołudnie, wczesny wieczór, jak to tam chcecie nazwać, tak nazwijcie. Dzisiaj, tak jak to w tytule macie napisane, symultana z moimi patronami, widzę, że próbujecie się zapisać. Zaraz będę weryfikować, kto jest kto. Spektrę mogę kliknąć od razu, Przemkowskiego również, Pociąg do Gwiazd też, i Workola, Empoi też. I Jimmy Khan, bo tych ludzi znam, a reszta, drodzy widzowie, weryfikujemy się poprzez podawanie na Twitchu bądź też na YouTubie nika swojego na Liczesie. To tutaj na czacie macie mi podać, jakiego macie nika, i tak będziemy się tutaj dogadywać. Witam, witam, Łukasz Kwit. Kogo jeszcze witam? Jeszcze kogoś witam? A, Tatka Nudla witam. Jak posiłce? Posiłce dobrze. Dzisiaj sobie cardio. W końcu zaczynam dorzucać cardio do posiłowni. No bo coś trzeba w końcu się ogarnąć. I pół godziny na rowerku pojeździłem jeszcze po treningu, więc było spoko. Witam Robert Łącki. Witam Almukantarat. I niemiłego obywatela również witam. Adam Schmidt, Anywise, fajnie, że jesteście. Za 29 minut startuje symultana punktualnie, więc kto się nie zapisze, jego strata. Ośmiu na razie śmiałków jest. Aha, Almu Kantarat, ok. Aha, AlBX9 to ty jesteś, tak? Wojciech, dobra. No to już mamy 10 osób. Mam nadzieję, że dużo więcej was nie będzie, bo będę miał przypał. Mam 2 godziny do namysłu. Wy macie godzinę, ja mam dodatkową godzinkę. Więc na 20 partii to jest oczywiście sporo, ale jak już będzie z partii 30, to już będzie tak, wiecie, na styk. Witam Wojtek Sowiński, witam Browar Żółty Śnieg. Kamil Wojczak również witam. Dobra. Behemoth, kto to jest? Iziutek. Od razu mi pisać. Adam Schmidt, jest link w opisie. Okej, to nie potrzebujesz już linka w takim razie. Czemu, Krystianie, w ogóle nie jesteś na zielono? Byłeś zielonym ludkiem, z tego co pamiętam. Czemu już nie jesteś? Co się stało? Co się stało? Cześć Radycz. Wojtas 2019. To ciebie już potwierdziłem dawno, Wojtas, bo tego nika zapamiętałem. Witam, Discorko. Tajemniczy Don Pedro, myślę, że sam sobie będziesz w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Witam, ty Plumis. Tak, no streama zacząłem odpowiednio wcześniej, żeby tutaj przypilnować, że wszyscy, co będą chcieli się zapisać, będą potrafili to zrobić. Bo to nie jest takie oczywiste. Marcin 85, oczywiście. Łazienka jest zamknięta? Co z kapi? Jakie po 5 minutach trzeba się poddać?
Będę grał dużo szachownic jednocześnie. Mogę jakieś spokojnie babole zrobić, więc... Jest szansa, moim zdaniem, że jakąś parę... Gdzieś coś podwalę. No już tak się zdarzyło chyba jakoś jedną czy dwie symultany temu, że po prostu figurę podstawiłem i przegrałem. Start jest o 20. I chyba nic nie muszę wtedy robić, tylko liczę za mnie, to startuję. A nie, muszę. Kliknąć start muszę. Okej. Okay. Myślałem, że automatycznie liczę za mnie, to rozpocznie. Nie za cicho jest muzyka? A nie. Chyba jest okej. Okay. Ale sobie podgłośnię w sumie. Wy macie teraz głośno trochę, to tak będzie. Jak tam po wczorajszym, po Title Tuesdayach? Ja w ogóle byłem taki zmęczony wczoraj, że naprawdę niewiele potrzebowałem, żeby zasnąć od razu po streamie. Dobrze, że na ten basen nie poszedłem między Title Tuesdayami, bo już w ogóle byłbym martwy. Ale dobrze, dzięki temu mi się chciało dzisiaj na tym rowerku zapierniczać pół godziny. Inaczej by mi się nie chciało. Jaki warunek do przystąpienia? Tak jak już kilkukrotnie wspominałem, ponad miesiąc każdy, kto mnie wspiera, ten może zagrać. Puchaty, to, że jesteś na YouTubie subskrybentem, to niewiele daje. Subskrybentem trzeba być na Twitchu, na YouTubie zielonym ludkiem. Jak ktoś nie jest na YouTubie zielony, to dzisiaj niestety nie zagra. Skapi, nie kombinuj. Nie kombinuj z Kapi, bo wiesz, cię wywiozą. No, symultana... Maksymalnie może potrwać 3 godziny, bo wy macie godzinę do namysłu, ja dwie. No i po symultanie od razu będziemy kończyć, bo wyobraźcie sobie, że jeszcze mam spotkanie. O 23 właśnie zaplanowane, więc będę musiał kończyć bezpośrednio po symultanie. I już też jest ustalone, gdzie i kiedy będzie czwarte już szkolenie Kings of Chess, drodzy widzowie. Ale chyba jeszcze potrzymam was w niepewności. Nie będę wam jeszcze mówił. Termin już znacie. W sensie ten bardzo przedłużony weekend, kiedy jest Boże Ciało. W sumie to jest od 14 do 19, to prawie cały tydzień. Start o 20, chora głowa. Nie oglądałem meczu Atletico Madryt, w ogóle nie znam żadnych wyników. Dla mnie był ważny mecz San Antonio i San Antonio zagrało świetny mecz. I San Antonio będzie w turnieju play-in. Przypominam, drodzy widzowie, jak ktoś jest z Patronite'a, zielonym ludkiem albo subem co najmniej miesiąc, w sensie ponad miesiąc,
to zapraszam. Dwie osoby już wyleciały, było 12 i widocznie ktoś zamknął okno przeglądarki i wywaliło was. Więc jeżeli jesteście na nich czasie, to nie zaczynajcie żadnych gier, no bo będzie was wywalało z tej symultany i nie zagracie, bo ja potem już nie będę dorzucał ludzi. Akurat płaczący cyklop, ja tam LeBrona w miarę lubię, więc mnie to tam rybka, że odpadł. Introludek subem na Twitchu lub zielonym ludkiem na YouTubie. Jeżeli powiedziałem inaczej, to się przejęzyczyłem. A, to ty, Wojtek, ciebie wywaliło? Łukasz91, kojarzę tego nika skądś, ale nie wiem, czy to jest... Nie wiem, kto to jest. Więc Michałek i Łukasz91. Jeżeli tutaj jesteście na czacie, gdzieś ujawnijcie się. Oj, tajemniczy Don Pedro dzisiaj ewidentnie humorek mu się włączył. Okej. Okay. Łukasz Szenkiel. A to spoko. Bałem się, że będzie właśnie dużo ludzi, a jednak nie będzie tak dużo. Nie będzie pewnie więcej niż 20, więc się wyrobię z wami szybko. Uwinę się i będę wolny na spotkanie. Jakie tu rankingi są? A, bo to nikt nie ma rankingów na tak długie tempo, więc nic mi to niestety nie da. Na Workola będzie trzeba uważać. Przemkowski, widzę, ma jakiś ranking. Ten pociąg do gwiazd, to wiadomo, że easy będzie game. Kto tu jeszcze? Jak się podoba polska grupa na Mistrzostwa Świata? No, normalna no. Ani to tragiczna nie jest, ani jakoś super. Krystian Miaskowski, nie wiem co, musisz zrobić jakoś tak, żeby być zielony, nic ci nie poradzę. Dobra, skapi jest i skapi. Okej. Okay. Czy jestem gotowy na arcywpiernicz? Jestem gotowy na wszystko. Jestem gotowy na wszystko poza... porażką z pociągiem do gwiazd. No to nie jestem gotowy. Niemiły? To ty? O, i zniknąłeś. Niemiły obywatelu. Nie znam Don Quixote. Ale nie miło obywatelu, jak będzie osób tyle ile jest, to symultana nie potrwa aż tak długo, więc jak wiesz... Potrwa wtedy 2 godzinki z hakiem, jak będzie około 15 osób. Ale jak chcesz, no. Cześć, Tomi.
nie skapi. Jak ty będziesz myślał 10 minut, to sobie będziesz myślał, a ja będę robił tam ruch, gdzie moi oponenci zrobili ruch. Tu nie ma jakiejś takiej kolejki. Więc sobie możesz myśleć, ile wlezie. Wszyscy inni będą mieli to w głębokim poważaniu. Cześć, Malkolit. No właśnie, gumowy Joe, tak jak mówiłem, że o ile symultana potrwa długo, czyli te 3 godziny, to będę musiał się od razu zawijać, bo o 23 mam właśnie kola, który ma już ustalić wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia czerwcowego. W mur za zichle, czy jak to tam się czyta. Wiecie, to coś pod Zakopanem. Nie wiem, czemu nikt nazwy nie zmienił tego. Bo czytać to za każdym razem to jest... To nie jest łatwa sprawa. Nie znamy Seba, ale możesz się podzielić żartem. Jeszcze 15 minut, drodzy widzowie. 14 osób zapisanych. Cwans, to rozumiem, Bartosz jest, tak. To już 15. Może 20 będzie. Tak, no symultana na liczesie. Stary Polak 2387? Co to za ranking? To z nim to nie mam szans. Mam nadzieję, że nie ma suba. Nie chcę z nim grać. Jak moderator chce zagrać, dzisiaj jedyny obecny w symultanie, to też jak najbardziej może, jeżeli ma ochotę. O, Marcin LL, hops. To już 16 osób. I nie zamykajcie przeglądarki tam, gdzie jest ten liczec. Nie wychodźcie z tego, gdzie jesteście. To ma być otwarte. Bo jak tylko z tego wyjdziecie, cokolwiek, choćby w opcję wejdziecie, to was wywali. I nie będzie przebacz. Jutro, drodzy widzowie, jest turniej dla wszystkich chętnych. Będzie rozgrywany systemem szwajcarskim. Spytacie, o której godzinie? A ja wam odpowiem, że nie wiem. W piątek muszę w sumie wyjechać do Elbląga i jeszcze jeszcze jutro muszę księgowo ogarnąć. Nie wiem, albo 18, 19, albo 20, gdzieś w tym przedziale. Jak będziecie mieli te dzwoneczki pozaznaczane, to się dowiecie na pewno. Jutro tempo 3 plus 2. System szwajcarski. O, Jimmy Khan. Jimmy Khan to ty, Tadek? Dobrze pamiętam? Nie, Jimmy Khan to był ktoś inny. A Jimmy Khan to... A, Bartłomiej, dobra. Na Czeskomie, tak. Jest komenda wykrzyknik klub. I w tym do tego klubu trzeba się zapisać. Pokazać wam? Patrzcie. Bignolus. Moje kluby są. O. Jest klub Zbigniewa Paklezy. I tutaj jest gdzieś dołącz. I tutaj w tym lobby, że tak powiem, ten. Się pojawi turniej. Bo turniej można otworzyć tylko na godzinę przed, z tego co pamiętam. Więc teraz jeszcze nie mogę utworzyć, ale do klubu trzeba się zapisać. Jest na razie 86 osób. Grać będą mogli wszyscy. A jeszcze myślę, co przygotować dla ewentualnych ludzi, którzy dla moich oczywiście patronów
najlepszych w turnieju. Może coś wymyślę. Jeszcze nie wiem, co by to miało być. Cześć, Filuksik. O, Krystian Mioskowski, ogarnąłeś, widzę. Powrót do zieloności. Tak, Patryk R., dokładnie. Miniaturka z Polanicy Zdrój. Z Polanicy Zdroju. Chyba się mówi, tak? Nie, czy... A, już nie wiem. No dobra, jest 17 osób. Pytanie, czy będzie te 20. Jak będzie 20 osób, to jaki obstawiacie wynik w symultanie? Jest kilku dobrych zawodników. Jest Workol, jest Marcin 85, SS. Ale większości z was nie wiem, jak gracie. Nie, moim zdaniem coś stracę. Ale będę oczywiście grał na maksa wszędzie. Zdążyłeś, Krystian. Sorry, że tak cię cisnąłem o tą zieloność, ale ja dla zasady nie robię wyjątków, bo potem każdy by miał jakieś... Ten... Chciałbym każdą sytuację analizować i ten, lepiej zrobić zero-jedynkowo wszystko. I żeby nie było wątpliwości. Znaczy, Polanica Zdrój się odmienia, tylko nie w tym przypadku. Mówi się w Polanicy Zdroju chyba, tak? Z tego, co kojarzę. Tak, Chris 80, można jeszcze dołączyć do symultany. Podaj mi na Twitchu swojego nicka liczesowego, a cię dołączę. Przegram z pociągiem do gwiazd? No bez jaj. No to Filuksik, nie widzę cię jeszcze w zgłoszeniach. Za dużo was będzie, no. Miało być 20 osób, już widzę, że będzie 25 jakoś. Na ostatnią chwilę jednak przychodzicie. Chris 80-80, dobra, jesteś. To jest już 19. Tak, możesz, TKB Dragin. Aha, to rozumiem, jesteś tu. Okej, okay, to już 21 osób. Adam, ok, napisał, że na pewno ktoś będzie ze Stockfishem cisnął. Moim zdaniem nikt nie będzie z Stockfishem tutaj się wspomagał. W sensie to już by było takie, no... bardzo biedne ze strony takiej osoby. Jakub Budzowski na YouTubie dla zielonych ludków jest, którzy ponad miesiąc są, co najmniej, tymi zielonymi ludkami przeznaczona symultana. Co sądzę o obronie holenderskiej, że jest całkiem spoko. Nie jest popularna, jest tam trochę akcji i to też nie jest jakiś debiut taki mega niepoprawny. W sensie, że jeszcze się w miarę tam wszystko trzyma. Mimo, że w czołówce nikt tego nie gra, no bo na tym najwyższym poziomie to jednak nie do zaakceptowania debiut.
Obecny rekord już jest 604 szachownice. Myślałem, że jest jakoś 500 z hakiem. Lech Komenda, takie pomysły już były, ale taka symultana jest niemożliwa do zorganizowania z przyczyn logistycznych. Skapi w każdym debiucie sobie źle radzę. Tak przypadkowo ci odpowiadam. O, Filukcik, jesteś, dobra. AlbeX napisał, że rzeczywiście biedne jest oszukiwanie Stockfishem, więc odpalacie Alfa Zero. No. Jakub Budzowski, pod kciukami w górę masz przyciski subskrybuj i wspieraj, czy wspieranie, coś takiego. I jak na to klikniesz, tam masz opcję i zostanie zielonym ludkiem. Tylko no dzisiaj niestety i tak już nic ci to nie da, bo ponad miesiąc mówiłem, że trzeba wspierać, bo chcę unikać sytuacji, że no ktoś przyjdzie i zostanie wspieraczem tylko dlatego, że chce zagrać symultanie. Symultana bez Londona będzie, ale Spectre wybrałem, że kolor jest losowany, więc część z was zagra białymi. Więc może jakiegoś jednego Londona zagram gdzieś, ale i tak połowę partii zagram czarnymi, więc cieszcie się, bo normalnie symultanista wszystko gra białymi. Tak, Broda, możesz zagrać, jak najbardziej. No z tą dokładnością jak Stockfish Marcin w Title Tuesday to bym nie przesadzał. Miałem chyba jedną partię 96, jedną 94 i jedną chyba 92. Ale miałem też partię poniżej 80%. Chyba miałem raz 78,5. Dobry wieczór, Kasia. No, jeszcze 3 minuty, widzowie. Więc kto się teraz nie zapisze? Tak, tak, Empoi napisał 47. Piotr Brodowski, trzeci najlepszy szachista Głogowa. Nie no, drugi najlepszy. Siłą gry drugi najlepszy. Piotrek był skromny po prostu. Siłą gry to drugi najlepszy w historii Głogowa. A tu pewnie są widzowie na czacie, którzy są najlepszymi zawodnikami w swoich mieścinach. Jak ktoś jest z jakiejś tam wioski, to jest duża szansa, że jest najlepszy. Dobra, gapa 32. Okej, będzie. A, nie możesz jednak, Klaudek. No trudno, to znowu 22 osoby są. Czy podbudować, Kasia, to nie wiem. On tam jeszcze powiedział nie tylko, że solid player, tam jeszcze powiedział mocniejsze słowo. No ale on tak posłodził, wiecie, żeby posłodzić. Na co on tam naprawdę myśli, to już jest inna kwestia. Można, tylko się zapisz XBack do tej symultany. Zgłoś się jeszcze raz, bo cię tu nie widzę w zgłoszeniach. Dawaj, bo zaraz startujemy. Oj, jesteś, dobra. To ty chyba, tak? Literówkę walnąłeś, rozumiem, na Twitchu. No dobra, to 23 osoby gotowe do startu, bo zaraz startujemy.
Minuta jeszcze. Jak to wygląda na Simultanie, jeśli chodzi o czas? No wy macie godzinę do namysłu, ja mam 2 godziny. Tylko że wy macie na jedną partię, a ja na 23. Metafikcja niestety nie dzisiaj. Jutro możesz w turnieju zagrać. Dobra, 20, więc startujemy, drodzy widzowie. Ej, no nie miałem grać wszystkiego białymi. Na bank dałem losowy ruch. Losowy kolor. No nie, wszystko gram białymi jednak. Ale bankowo dałem losowy. No jednak gram wszystko białymi. Dobra, to zagram A3, H3, A3, H3. C3. O, gram jednak czarnymi. To niepotrzebnie grałem to A3, H3, C3. Kurczę, flag. Już pierwszy błąd, drodzy widzowie. Już pierwszy błąd, że grałem A3, H3, C3. No co za brak doświadczenia u arcymistrza. Czyli najpierw po prostu wszystkie białymi, a teraz wszystkie czarnymi. No nie. Oszukali mnie. Co za skandal. No to niepotrzebnie oddałem te kolory, no. Nie no, oszustwo. Anuluję symultanę i żegnamy się. Ile tych partii jest? Mi się wydaje, że już zacząłem z 50 partii. Co wy wszyscy gracie tu D4? A3, C6, okej. Okay. Super. Nie no, francuska. Come on. Zasłaniam pola? O, rzeczywiście zasłaniam pola. Chwila. O. Jest git? Dobra, czas nie jest potrzebny mój. W ogóle czas nie jest potrzebny. Mam 2 godziny, więc... H3, na A3 C6 i na H3 też C6? Wy macie jakieś systemy, których ja tu nie znam. Muszę się podszkolić, że C6 jest dobre na wszystko. O, a co to tak migdało? Dziwnie. Dobra. Z workolem to trzeba ostro. Za dużo mam czasu? No nie wiem, czy za dużo. 2 godziny na 23 partie. To jest jakieś 5 minut z małym hakiem na partię. Nie powiedziałbym, że to dużo. Ej, no to ja Londona nie gram, a 2 osoby mi już Londona zagrały. Wstydzilibyście się. Tak to jest, iść na układ z wami, żeby Londona nie było.
Może tak pojadę na workola, co wy na to? Nie jest to dobre, ale kusi. Zagrajmy. Coś ciekawego. Póki co macie szybkie tempo i muszę cały czas ruchy naparzać. A co to za szach? Behemocie. Kiedy dacie w końcu odetchnąć? Tak, robię te ruchy cały czas i robię, i robię, i robię. I żadnej przerwy mi nie dajecie. Tutaj coś zmaściłem. A3 jednak nie jest dobrym ruchem. Po co? Wypad. Okej. Tu może zagram. Tu zagramy Londona z ziutkiem. Spektre, ciebie wywaliło za oszustwo? Co znaczy niby? Jak oszukujesz, to cię wywala za oszustwo. No to czemu się dziwisz w ogóle? Ja się dziwię, że tak późno cię wywalili. Bardzo dobrze, Liches jest czujny. Spektre... Dziękujemy za grę. Dobra, wziątka. Primowy mi robią. W końcu macie tak mało czasu. Co to za myki tutaj mi robi Marcin? To jest jakaś teoria, co? Marcin będzie sfajkować. Tak zagramy. Może tu wezmę? Kto wie? Nie podobają mi się te pozycje, które dostałem. Za dobrze gracie. Za dobrze gracie, widzowie. Ach.
Za dobrze i za szybko. Cały czas mam ruch, 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 ruch. Ani chwili na oddech mi nie dajecie. No, ale Filuksik tutaj to nie mogły zagrać. Tak, tutaj nie jest jakaś wybitnie dobra ta pozycja. Nie da się ukryć. Uuu, dymy. Pociąg do Wiwiad się w końcu na ruch zdecydował. Oj, tak to nie mogłeś. Szasio. Co, ja koń C6 podstawiłem? Ojku, widzicie? Pierwsza podstawka już. Co, C5 zagrałem? Ale ze mnie osioł, więc B7 miałem grać. A, widzicie, widzowie? Już jest pierwszy babol. Zajmiłem obywatelem. No, za dużo tych partii. Szybcy jesteście, no. Jesteście niestety szybcy. Też to jakoś tutaj ustawiłem nie najlepiej, muszę przyznać. No i tu piona podstawiłem. Taki psikus. Nie jest dobrze. Co tu dużo mówić, nie jest dobrze. Na razie tutaj mam w jednej partii wygraną. Problemy. Niestety. Tutaj w ogóle. A to nie może być dobry ruch. Ale mnie tu niemiły obywatel porobił, no. Znaczy sam się porobiłem. Ale... ale przy jego udziale. Ale jedno jest pewne, nie przegram wszystkich partii. Coś tu urwę jednak.
C5 już tak sobie ze mną pogrywają odważnie. Zero szacunku dla arcymistrza. Zero respektu. Nie jest dobrze. Jest ciężka sytuacja na froncie, na wszystkich frontach. O, ale to tu sobie tak dajesz zrobić takie kuku? Workol? Czemuż to? Czemuż workol sobie tak pozwoliłeś popsuć strukturę? A może to nie głupie w sumie? Może to nie głupie workol? A tylko może. Dobra, jedziemy tu. To co za kombinacja? Miejmy wieżę. No to nie może być dobra kombinacja. Tutaj wpadłem w jakiś wariant. Ale kto by się tym przejmował? Tak zagramy. Nie urywają pewnej części ciała te pozycje. Nie urywają. O, ale tu figurę zdobywamy przynajmniej. Ale niemiły obywatel mi tu jedzie. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest bardzo źle. A czemu tak szybko gra niemiły obywatel?
Czy on tutaj nie zrobił babola jakiegoś? Bardzo szybko gra. Dobra. Teraz pytanie. O nie. Nie mam odpowiedzi na to pytanie niestety. Tu. Dobra. Niech będzie. Dobra, jedną partię już wygrałem, więc nieźle. Zawsze to jedna partia mniej do grania, przede wszystkim. To mi pomoże też w innych partiach, mam nadzieję. Wjeżdżamy. Się będziemy ograniczać. Co, chyba tu mogę wjechać. Albo wiecie co? Podciągnę jeszcze króla. Nie spieszy mi się z tamtym ruchem. A podciągnąć króla zawsze warto w końcówkach. Gdyż w końcówkach król jest figurą atakującą. Ale to zapewne wiecie. No dobra, teraz jak to wygrać w miarę szybko? Wieżę może jeszcze uruchomimy, bo wieża jeszcze nie gra jako jedyna. Zagramy H3. No i widzisz, niemiły, za szybko zagrałeś. I nagle twoja sytuacja już nie jest taka bajeczna, jak to miało miejsce. Jeszcze przed chwilą. Tak to jest, jak się arcymistrz lekceważy. Dalej nie wiem, co zagrać w tej pozycji. Zasłaniam swój czas, ja mam 2 godziny, widzowie, na początku partii miałem, więc mój czas na razie nie jest istotny. Później jak będzie istotny, to najwyżej odsłonię, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Nie, wycofkę zrobimy. Zrobimy wycofkę. Zdublujemy. Tak, zdublujmy się po linii C. C2 pojechał, więc mogę zrobić bicie w tak zwanym przelocie. En passant. En passant. O. Przeciwnik podwalił. To dobrze.
podstawki. Widzowie, nie bójcie się ich robić, jak jesteście w pojedynku ze mną. Wtedy wujek Zbyszek wszystko wybaczy. Podstawki, maty, wszystko. Jestem naprawdę wyrozumiałym człowiekiem. Dobra, ten hetman będzie atakowany, więc może już się nim ewakuujmy gdzieś, tylko... Może na F4. Tutaj wygląda względnie bezpiecznie. Źle tam zagrałem, ale ze mnie bambucel. Bambuclinio. H3, no dobra. O, zbił mi tu, to znaczy, że jest dobrze. Muszę chyba tym zbić. Ale nie będzie to takie hop-siup do wygrywania. Z panem Workolem. Panie Workol. Dobra. Tam cały sprzęt wziąłem oponentowi. Dobra, i Workol myśli, że jak ustawi wszystko na czarnych polach, to ja mu tu nic nie zrobię. No dobrze myśli. Bo nie wiem, co mam mu tu zrobić w tej pozycji. Może wieżą miała być na F5 jednak. Workol to jednak zawodnik. Klasa. Sama w sobie. Dobra, no to jeszcze to wezmę. B4? Co to jest za ruch? Nie no, niemiły obywatelu. No biorę pionka, o co ci tu chodzi? Człowiek oszalał. Oj, bardzo ciężko tu z Workolem będzie coś zrobić z tej pozycji. Szacha na F4 tam jeszcze miałem wtrącić, no ale powiedzmy, że to bez większego znaczenia. Workol to gra w te szachy. Widać, że nie urodził się wczoraj. Każdy jego ruch niesie ze sobą wydźwięk gniuszu. Kurczę, flak. Zmaściłem to bicie pionkiem E. Nie wiem, czemu tak zagrałem. Co, nie mogę tak? Coś podwaliłem, czy o co chodzi? Nie no, mogę. No właśnie, z tym klocem. Goniec G4 zagrałem po prostu. Oj ludzie. Nie wiem, czemu niemiły obywatel oddał mi po prostu pionka za frajer.
Może stwierdził, że jeden pionek mi nie wystarczy. Może tak nie mogę zagrać? No bez jaj. Serio? Tej figury mogłem nie podstawiać, mimo że i tak mam dużą przewagę materialną, ale szanujmy się, widzowie. No, Warcall to jest... zawodnik nie do pokonania. Niestety. Zara to nie będzie w tej symultanie, widzowie. Oj, nie będzie. Heciem. Co ty tutaj chcesz? Niemyły obywatelu. Ty sam nie wiesz, czego chcesz. To jest pocieszające. Chyba skasuję ci kolejnego piona. Albo nie. Może tego ci przeatakuję. Albo nie. Albo tak, albo nie. Jednak tak. A może jednak nie. Dobra, przekonałeś mnie. Dobra, teraz trzeba zrealizować przewagę. Inaczej podobno zabierają tytuł. Oho, zaczynają się dymy z behemotem. Sam się o to prosiłem. Dobra, oddaj mi piona, oponent. Tego wezmę. Oj, nie wiem, czy mogę D5 grać. Dobra, powiedzmy, że mogę. Umówmy się tak, drodzy widzowie, że mogę. A potem, czy naprawdę mogę, to się okaże. Dobrze mnie tu naciska. Dobrze tego pionka chyba Przemkowski oddał. W sumie i tak wiedział, że będzie cierpieć, więc... ma jakąś aktywność przynajmniej. Co się stało? Czemu muzyka przestała grać?
O co chodzi? Wy też nie słyszycie, nie? Co się stało? No to normalnie mi leci. Ale nie mam na słuchawkach. Nie wiem, co się stało. Ej, nie kumam. Na żadnym głośniku nie działa. Na słuchawkach, na głośnikach. Coś się zmaściło. Nie wiem, jest jakaś awaria, widzowie. O! Samo zaczęło działać. Co za bzdura. Nic nie zrobiłem. Centralnie nic nie zrobiłem. Dobrze oponent zagrał. Widzowie, wy mieliście grać słabo, tylko dlatego z wami gram, żeby się powyżywać. A wy gracie dobrze. I co ja mam zrobić z takimi widzami? Skandal. Mieliście grać słabo. Nie mam pomysłu. A czasu mam mało. Za mało już. Kleopatra. Dobra. Ale lipa. Mogę ci wiele dać. Nie mogę ci wiele dać. Bo co? Ale zostanę w tych pozycjach skurcze flakowany. Może nie tu. Dotknięta nie idzie przez nata. Wiecie? Dotknięta, tyknięta nie idzie. Bardzo dziwnie to zacząłem grać tę pozę. Moje porąbane idee nie są dobre. Dzięki Damian Leftak za rajda. Gram symultane z widzami i widzowie stawiają nad wyraz duży opór. Nic nie kumam, co się dzieje. Dobra, zagramy tu. Mam problemy w wielu partiach. Z wygrywaniem, z nieprzegrywaniem. Już więcej nie robię z patronami symultany, bo nie po to robię symultany, żeby przegrywać, widzowie. Pamiętajcie.
Na szczęście tutaj babola zagrał Marcin. Trochę mi to ułatwi sprawy. F5, no rozważałem ten ruch, ale go olałem. Uznałem, że nie jest dobry. Po prostu. Nie licząc nic. Czasami warto wydać wyrok, nie mając ku temu żadnych podstaw. To jest bardzo dobra strategia w szachach, drodzy widzowie. Kurczę, może to nie jest takie głupie. Na jakie wyglądało. Dobra, gram tak. No, zagrał goniec F2 i cwaniakuje. To bierzemy kolejnego piona. Ops. Czemu tutaj mam tak mało czasu? Ops. Ops. A co tu się działo w tej pozycji? Ja tu mam coś więcej? Aha, mam figurę więcej. To dobrze, bo już myślałem, że stoję beznadziejnie. Myślałem, że koń BE5 nie przechodzi. Tak policzyłem po łebkach. Ale się może okazać, że przechodzi. Ora, przechodzi. Niech to nie przechodzi. Kurczę, flag chyba przechodzi. Dobrze. I czasu mam mało na tych wszystkich szachownicach. Kurczę, na nagrobku mi napiszą pojechany przez widzów w symultanie 6 kwietnia. Wiem, że nie widać czasu i go nie zobaczycie. Ok? Możemy tak się umówić? Tu też nie mogę zagrać. Kurczę, no. Jednak konie 5 przechodziło. Chris zauważył. Workol, ty nie podsłuchuj. Zajmij się lepiej partią. Tu. No lipa. Lipa. Jakieś idee tutaj. Poszukuję. Nie mogę znaleźć. Co zagrać? Dobra. Trzeba w końcu coś zagrać. Decyduję się na bramkę numer 3. Ta bramka jest beznadziejna, ale dobra. Trzeba w końcu zacząć robić te ruchy, bo czy będzie lipa? Workol myśli, że taki dobry jest. Zaraz go tutaj wyjaśnimy. Oj, niemiły obywatelu. Z takim królem ty długo nie pożyjesz. Co więcej, życie to nie będzie też usłane różami.
pionka mogę wziąć. Chyba skorzystam z tej okazji. Nie, nie codziennie można wziąć pionka za frajer w szachach. Jak można brać pionka za frajer, co trzeba zrobić? Wziąć pionka za frajer. To jest takie proste, widzowie. Na tym giema zrobiłem. Widziałem, że można wziąć pionka, brałem pionka. No dobra, teraz kwestia, co tu wygrywa, jak szybko i dlaczego. Tutaj wygląda zacnie. Okej, okay, Warhol tu będzie się stawiać. Zaraz zostanie pojechany. Panie Warhol. Tutun. Tutun. Szach. Szach jest często dobrym ruchem, bo przeciwnik musi jakoś sprawić, żeby szacha nie było. Kurczę, mam tyle dobrych rad dla was. Dobra. Powinno być dobre. Jak nie będzie dobre, to i tak wygram. O, B5. Tego ruchu nie doceniłem. Widziałem go, ale nie doceniłem. Oj, to nie przechodzi. A może przechodzi. To by było soczyste, gdyby to przechodziło. Tylko czy ja mam czas liczyć takie rzeczy w symultanie? No, ale to wygląda ładnie. Dobra. Jedziemy z tematem. Oby się zgadzało. Niezłe combo, nie? Zagrałem. Szach. Okej. Okay. A tutaj jest pionek więcej, ale ta pozycja jest taka dziwna bardzo. Tutaj teraz? To bierę tu. Nie, może nie. Aha. No tu mogę też zostać skurcze flakowany. Aha, dobra. Gramy tu. Hops. A, że tu chcesz, tak? Na aktywność. Ojojoj, na aktywność sobie workolek zagrał. Taki cwany. Cwany gapa. Dobra, no. Tutaj. Szach królowi. No i tutaj powinno to działać tak na oko. A tutaj zagrał. Dobrze zagrał. Mpoj. Mpoj. Dobra, tu. Tak, Warhol. Zagrałeś, weźmiesz se piona. Aha, że potem jeszcze tu masz. Oj, Warhol. Nie jest łatwo.
dzięki niemiły obywatelu, rozumiem, że się poddałeś, miałeś pozycję dużo lepszą. Jak tam to końce 6 podstawiłem. Tylko mnie wypuściłeś, zlekceważyłeś, przyznaj się. No i co mam z tym workolem tu zrobić, no? Wkurza mnie. Tu by się przydało przedstawić figurę. O, tu jak przedstawię figurę, to będę z siebie dumny, więc zacznijmy to robić. Ale to będzie kozacki manewr, czyli on będzie dobry. Ale jak nie będzie dobry, to będzie kompromitacja. Workol Remis zaproponował. Ten to ma poczucie humoru. Szanuję Workol, szanuję, że humor dopisuje. Dobra, to może być totalnie szczapy, ale może nie być szczapy. Zobaczymy. Oj, panie Workol. Co pan, panie? Daj pan spokój. Dobra, bierzemy. W tych pozycjach, gdzie mam kompletnie wygraną, nie ma co się zastanawiać nad tym, o co wygrywa ładniej, szybciej, nie wiem, i tak dalej. Trzeba po prostu robić ruchy, żeby na innych szachownicach mieć więcej czasu. Ktoś o biciu w przelocie chyba zapomniał. Taki cwaniaczek ten. O, Workol. Nie znałem cię od tej strony. Dobra, tu. H6 zagrać trzeba. Co za Workol, no. Nie wiem, czy ta seria szachów dla Workola była jakaś, nie wiem, taka zjawiskowa. Ktoś chyba walnął mi z klika. Jak mi przykro. Strasznie mi przykro, oponencie, że mi z klika zrobiłeś. Naprawdę zapalę świeczkę na basenie dla ciebie. Tak, no ten szach mi krzywdy nie robi. Więc odejdę. A to co jest? Nie no, panie, ja mogę uciec? Aha, nie mogę uciec koczkiem. Dobra, to jeszcze powiedzmy jakieś znamiona sensu. Można tam na siłę zobaczyć w tym posunięciu. Niech będzie. Dobra, chodź wymieńmy hecie, bo mam figurę więcej. Oj, panie Workol, ktoś zapomniał o posunięciach wtrąconych. Workol, no, posunięcia wtrącone. Pamiętaj o nich. Pamiętaj, bo one tak szybko odchodzą. Okej, może odejdę królówką. Co tam, Workol, słychać u ciebie?
Wszystko ok? A, tutaj jeszcze najpierw wbicie. No dobra, biorę. No i bierzemy pioneczka. Pyk. Szach, workol. Hejka. Myślałeś, że wieżę na B6 mi zbijesz, ale nie. Dziś nie udało się. Hej. Tralala. Wieża wzięta. Workol cwaniakował i tak to się kończy, drodzy widzowie. Cwaniakowanie. Ale walczy. To się ceni, na ogół. Dobra, jak tutaj sprawić, żeby mu się nawet nie śniło coś. Dobra, po prostu króla podprowadźmy. Tego pionka na H3 można olać, tak mi się wydaje. Można go olać? Można go olać. No i co ten szach ci daje, panie? Tutaj to ryzykowne musi być. Chyba. A, że tutaj chce mi Queencordem wjechać. No dobra, to może tak zagram. Dobra. Jest dobrze tutaj. Jakim cudem tutaj mam godzinę 18? Przecież w tej pozycji to jakoś nie po kolei to wszystko jest. Zwykle jestem oszukiwany. Dobra, idę na widły. Idę na widły. Dobra, tutaj nie powinienem się zbyt długo męczyć. Tylko, że trzeba jakieś ruchy sensowne robić. Tego bardzo nie lubię robić. Dobra. Tu chyba nic nie podstawiam. O. Biorę. Szach. Zejdę królem. Tak chce się wycwaniakować. A ten Chris to dobry zawodnik jakiś. Wydawało się, że to może jakiś kawiarniany gracz, a jednak nie. Jest dobry zawodnik. Lipa. A, tu nie mogę. Tutaj mi zagra. Kurczę, plak. Nie jest dobrze. Dobrze. Dużo problemów mam w tych partiach z wami.
koń B1. Wygląda dobrze, nie? Każdy by tu zagrał koń B1, moim zdaniem. Okej, okay, tutaj to na pewno nie jest dobre. A może nie na pewno? W sumie tego nie liczyłem. Zaraz. Nie, zerknąłem na to, pamiętam. Coś tu było. O kurczę, to chyba jednak nie przechodziło to moje kopyto. Piękne. Przesadziwszy trochę. No trudno. Sobie zagrałem kombinację. Aha, on tutaj się na jakieś takie rzeczy poluje. No, takie łapki ze mną grają, no. Aha, tu to pionka podstawiam. Oj. Tak, zagramy. Myślałem, że coś tam podstawiłem, ale przez przypadek nie podstawiłem. Koń H7. Widzieliście, jaka ładna kombinacja koń H7? Ma się to coś. A, Workol się jeszcze nie poddał. To ci Workol. Ciekawe tu gra Jimmy Khan. Gra całkiem ciekawie. Dobra, jedziemy. Jadymy. No nie mam tu żadnej rekompensaty niestety. Jest lipa. Jest lipa. Oj, prawie bym podstawił wieżę za darmo. Wieża B8. Subcio. Oj, a potem mam jeszcze takiego szacha. Ale mogę jeszcze inaczej tutaj delikwenta spróbować załatwić. Tak, jeszcze wygląda ciekawie. Szacha widział, szacha dał. No dobra, teraz wymienimy, jak się królem schował. Tu mam trzecie widzowie. O, misklik?
czy o co chodzi? Czy hetmanów nie chciał wymieniać? No, no tutaj to nie mógł zagrać. Tutaj to słabo zagrał oponent. O! Bardzo ciekawie wyglądająca figura. Ta, tutaj mam lipę z Chrisem. Niestety Chris postawił tu twarde warunki. O, przez chwilę ruch nie przeskoczył, to znaczy, że oponenci już coś tam w końcu zużywają czasu. Chyba. Co po tym? No i teraz mamy już przyjemnie tutaj. A może nie mamy przyjemnie? Ale powinniśmy mieć przyjemnie. Ale niekoniecznie musimy mieć przyjemnie. Aha, w ogóle potem hetman będzie mi wisiał. Coś zmaściłem. Zaraz. Tak jest w pionkach. Mam piona więcej, dobra. Może nie jest tak źle. A może jest? Dobra, biję tu. Tu. Wieża mi wisi. Lubię sobie podpowiadać. To jest dozwolone akurat. Podpowiadanie samemu sobie. Jaki w ogóle jest wynik? Ktoś wie? Coś tam zmaściłem, no. Może koniem tu pojadę, o. Bez sensu. 11 już jest? Nie. Już jest 11? Serio, tyle partii się skończyło? No i tutaj mam takiego zonka niestety. Nie mam jak go bronić. Powstała jakaś remisowa końcówka w miarę. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale lipa, no. O, dzień dobry. Dzień dobry panu. Co pan tutaj robi? Co pan tutaj robi? Ktoś tu zabłądził. Dobra, zaatakujmy mu skoczka. Zaatakujmy mu skoczka.
O, wymianki. Naciski. No dobra, skoczek poszedł na B8, to musi być jakiś sukces dla mnie. Jakikolwiek, no. Pragnę jakiegokolwiek sukcesu w tych partiach. Macie mi to umożliwić, widzowie. Aha, ale głupie ruchy wcale nie przynoszą sukcesu. Dobra, może zagrajmy jakoś, wiecie, prymitywnie. O, tu. O, królówka. No dobra. Albo jeszcze tu może? Zbigniewie, nie jesteś zbyt mądry. Może i może. To... dobra, chyba można. Co on tu wyczynia? Queen Court A5. A tu niedokładnie zagrałem. Nie, mogłem lepiej zagrać. No nic, życie. Życie. A no, chcę wymieniać hecie, bo ma piona więcej, nie? I cwaniakuje. A mam trochę lepszy rozwój. To jest jakaś maciupeńka rekompensata. Widzicie, jak tutaj mrugałem okiem, że chcę skoczka wziąć? Patrzcie, jaki Macisław. W 12 ruchu skoczkiem na E5 dać mata. Ładne, nie? Tutaj, tak? Dam ładnego mata i nikt mi tego już nie zabierze. Mogę tu wtrącić. Pytanie, czy gra jest warta świeczki? Jest warta świeczki. Chociaż... Dobra, jak mawiali starożytni Rzymianie, pion to pion. Dobra, piona sobie wolnego zrobię. Ta. Ops. Ops. Czy taki hops ma sens? Może nie mieć. Ale kusi bardzo. Bardzo kusi. Dobra, zagrajmy. No tak, masz to D5 swoje, piękne. To widziałem. E.
Tutaj powiadasz. Brachu. Tu powiadasz, jest dobrze, tak? Zobaczymy. In the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me. F6 to nie może być dobry ruch. Udowodnimy to zatem. Nie wiem, jak to udowodnić. Może to niezły ruch. Dobra, no tak. Mhm. Już widzę, co piszecie. Ops. Bo nic nie da. Za mały jestem, żeby to zakryć. Mogę go wyłączyć jakoś? O, dobra. Wyłączone. Tu chcę zagrać. G5, ciekawe posunięcie, na pewno nie słabe. Oj, ta mata w dwa ruchy miałem. To będzie w trzy ruchy. Trudno. Świat się nie zawali. Chyba. Dajmy tak. Nie wiem po co, ale wydaje mi się to być w miarę okej. Dobra, chcesz oddać figurę, wieżę, tu, ten, to dawaj. B3, no w końcu się zdecydował na to Marcin. W końcu musiał się na to zdecydować, tak to trzeba sobie powiedzieć. Jakieś porąbane idee tutaj gram. Nie wiem nawet, o co mi chodzi do końca. Aha, a jemu chodzi o to. Ale cwaniak, no. Tutaj? Nie, no come on. I co po tym? A.
No ten Marcin to zawsze kłopoty sprawia. Trzeba go zbanować wszędzie na czatach. Nie dopuszczaj do symultan. I tyle. Nie będzie mi tutaj robił koło pióra. No myślałem, że to jest bardzo dobrze, a tu jest co najwyżej dobrze, no. Jeżeli w ogóle. Wszystko tu skurcze flakowało. Nie miałem bić na B3. No myślałem, że mam taki ruch, którego nie mam. Gdybym widział, że go nie mam, to bym nie bił na B3 oczywiście. No i co? Tak długo myślę? Ogarnij się. Nie wiem. Ludzie patrzą. Nie wiem co zagrać. Fatalne uczucie w szachach, gdy nie wiemy co zagrać. Dobra. Ruch do tyłu. Jak nie wiemy co zagrać, gramy do tyłu. I patrzcie jakie przygotowałem kopyto. Hop. Widzieliście, czy nie widzieliście? Jak nie widzieliście, to wiecie. To już nie zobaczycie. Dobra, pionkę odbiłem. Zawsze coś. Uuu, a to co? Nie no, bez jaj. Ile partii? Kurde, F1? Co to jest? Aj. Kurde, F1. No, tutaj przeciwnik ma szansę na remis. Dość duże. Zobaczymy. No, tutaj przeciwnik się posypał na maksa. Tylko jak to najlepiej wykorzystać? Chyba wieżą na F2. Mogę też skoczkiem, ale hetman A6. No, wieżą będzie ok. Dobra, tutaj dzięki tej kombinacji pionka zdobyłem. Co jest zdobyczą dość satysfakcjonującą.
by nie powiedzieć, wystarczającą do wygranej. Nie bierzemy na 5. O, w końcu nie. Od razu ten. Jaki wynik jest? 16 na razie mam wygranych. Jeszcze 7 zostało. Dzięki Bartosz Cwan za grę. Tutaj nie jest tak łatwo, jak być powinno. Oponenci się tu stawiają na maksa. Chyba nie mogę wymienić gońców, muszę je zachować. Tak mi intuicja podpowiada. Jedzie na mnie. Jedzie na mnie i się w ogóle na nic nie ogląda. Bardzo słusznie. Aha, tam też nie mogę. No hetmanem musi być dobre. O panie! Co pan tym królem tutaj chce zrobić? Lufcik, wiecie? Wiem, że tu można zagrać coś agresywniejszego, ale... Dobry lufcik nigdy nie jest zły. Dzięki za grę również, Marcin LL. Pociąg do gwiazd, ty walczysz? Podstawiłem. Nie. Przed chwilą powiedziałem, że dobry lufcik nie jest zły, tak? Nie. Dobra, no. Jak to pewnie wygramy, znając życie. Albo i nie wygramy, no. No ale jestem osłem. Tak podstawiłem. Bardzo Gucci ten lufcik? No właśnie średnio Gucci. Ale ze mnie jest naprawdę artysta. Po prostu jestem artystą. Dobra. Nie przejmujemy się za bardzo. Tutaj też zmaściłem tę pozycję. Na jakiej pozycji dzisiaj nie zmaściłem? Takie pytanie należałoby sobie zadać. Aha, pionek mi wisi. Okej. Okay. Wygrać. Primowa pociąg do gwiazd nie zaznaczył? A to ty jesteś, tutaj jesteś pociąg do gwiazd, że walczysz. No dobra, no. Niech ci będzie, że walczysz.
Nie no, nie stoi już tak źle Pociąg do Gwiazd, stoi już tylko minimalnie gorzej. No tak, niemiły obywatel Blendera zrobi, to prawda. Ech. Pociąg do Gwiazd. O, i tutaj mam taki ruch i nie ma obrony przed matem? Czy ja dobrze widzę? Jeszcze 7 partii, no. Kilka jest takich, ach. Nie za łatwych. Ta jest łatwa. Ta nie jest łatwa. Tak, to widziałem. Tu chciałem pionka wziąć. To może nie mieć sensu. Nie, no ma sens. To jednak kolejny pionek, nie? Mimo wszystko. To już mam dwa pionki za figurę i ma go króla, no ale... Tak zmaściłem na maksa tą podstawką. Taki urok grania symultan. Babole się zdarzają. Dużo częściej niż w zwykłych partiach. Kciuki w górę na YouTubie, drodzy widzowie. Dla uczestników symultany przede wszystkim. Ale też dla mnie. Będzie mi... Więcej energii będę miał, żeby tutaj dojechać wszystkich patronów. Mówicie, myślę, że są patronami i wszystko mogą. Kurde, ten pociąg do gwiazd umie grać w szachy, nie wiedziałem. Albo przez przypadek robi te ruchy. Nie no. Widać, że to klasa. Zawodnik, pociąg. Sześć osób, ktoś już poddał, dobrze. Sześć osób jeszcze. Aha, dobra, tak mogę zagrać jeszcze ewentualnie. Aha! Tu? Dobra, zagram tak. A, myślałem, że ten się poddał, że jedną partię było, a ten jeszcze gra. To dobrze. To kto się tam poddał? Dobra, tak zagramy. Tak, piszecie, że miałem za dużo czasu, widzowie, tylko ja nie wiedziałem, na ilu szachownicach będę grał. Zagrałem na 23, ale mogłem grać też na 30, no. Niech to będzie moje wytłumaczenie. To nie tak łatwo nie jest. Kurczę, tu jeszcze zagrał. Co za typ? Co za ziomek? Albo mi tu wisi jeszcze. O kurczę, flag. Nie jest dobrze. A, to widziałem. Tu chciałem zagrać.
co może być z czapy, ale nie mam wielkiego wyboru. No nie jest łatwo. Nie jest łatwo z wami, ludki. Z tobą jest łatwo, z Kapi. Ale z resztą nie jest łatwo. O, a to tu mam szacha. Teraz nauczył się widzę. A może jeszcze masz. Aha, nie masz. A, no masz tu. Dobra, pionka wezmę najwyżej kolejnego. Zawsze to coś, nie? Co najmniej pionka, dobra. Jimmy Khan strasznie wolno gra i dzięki temu mogę wygrać. Patrzcie, dopiero 17 ruchów zrobionych, a 13 minut sobie tylko zostawił. Dobra, idziemy królem na C5. Tu mam szansę na wygraną, moim zdaniem, dość realne. To nie wiem, co się dzieje w tej pozie. Fatalnie to pograłem. Taką miałem przewagę po debiucie. I pograłem takie klocowate ruchy. Że to aż wstyd. Po prostu wstyd. Dobrze, widzowie. Po prostu nie jest dobrze. No i co ja mam tu grać, no? Ten z tym marczniem zawsze problemy. Zawsze problemy z tym marczniem. Kurczę, flak. Dobra, zagramy tak. O, tutaj zaczyna się robić bardzo interesująco. Bieremy. Już muszę mieć wygraną. No i tu myślałem, że jak tu dorobię hetmana, a nie ma jak inaczej się przed matem bronić. Widzieliście? Jakie ładne. Okej. Okay. Hetmana zdobywam, tak? Szach, tu i tu. Tutaj teraz gram. To już chyba mam wygraną. Więc mogę zbić tu i mogę zbić tu. Obydwa bicia wydają się dobre, co ciekawe. Jemy królem. A tutaj w ogóle. Okej.
Nie. Może wyprowadźmy figurę. Zawsze jest dobry pomysł. A to w ogóle nie hetmana zrobiłem, tylko matuję. A, jedź se pionem, chłopie, jedź. Nic innego ci tu nie pozostało. O, tak będzie najdokładniej w ogóle. O. Taki arcymistrzowski ruszek. Można by rzec. Gdyby nie to, że był prosty. Pytanie, czy to jest ruch szachowy, o którym myślę. A, niech będzie. Tak wygramy na czas. Tak, widziałem to, Marcin, ale tu nie mogłeś zbić. Chyba. A może mogłeś? Kurczę, flag. Przez przypadek mogłeś chyba. Nie, nie mogłeś. Mam nie jeść sznurówki? Pięć partii zostało, ktoś się poddał. A, pewnie tam, gdzie matowałem. Tu też się poddał zawodnik, więc cztery partie zostały. Drodzy widzowie. Dostałem szacha, więc odejdę królem. To jest wygrana. To zostaną trzy. Tam wygram. Jaka jeszcze została? A, i to. I to też wygram. Chyba. Ten pociąg do gwiazd to... Naprawdę... Nie sądziłem, że pociąg umie grać dobrze. Bo tak był skromny zawsze. A tutaj się okazało, że... Zawodnik jest niczego sobie. Może nie. A może tak? Tak. Dalej nie jest łatwo to wygrać. Na taką pozycję się decyduje. Szczerze mówiąc, olałem to. Dobra, zobaczymy. Jutro, przypominam, drodzy widzowie, jest turniej. Między 18 a 20, jeszcze nie wiem. Jak zobaczycie, że stream jest na przykład przewidziany na 17.30, to znaczy, że turniej startuje pół godziny później. Tak zrobimy, że stream wystartuje pół godziny przed turniejem. W
Turniej jest dla wszystkich. Każdy może zagrać, bez względu na posiadany ranking i tak dalej. O, to będzie dobry ruch. Nie musi być patronem. Po prostu przychodzicie i gracie. A dla patronów przygotuję jakieś upominki pewnie. Dla najlepszych zwycięzców, może jakieś puchary. Chcielibyście puchary moje, które kiedyś wygrywałem na normalnych turniejach? Czy już się wam znudziły? Możliwe, że losowanie zrobię, tak. Wśród właśnie patronów. Sosnowca puchary się skończyły, tak. Już dwa są zaklepane dla ludzi, które mam im przywieźć. Z jednym jegomościem się już umówiłem, że odbierze puchar w Puławach, a drugi... Gdzieś mam mu tam zawieźć, już nie pamiętam do jakiego miasta. Marcin. Nie da żyć człowiekowi. Okay. Chyba wszędzie mam wygrane. A ty, Natalia, w końcu nie zagrałaś dzisiaj w tej symultanie. Czemuż to? Nie oglądam Ligi Mistrzów. Nawet gdybym nie streamował, to bym nie oglądał Ligi Mistrzów prawdopodobnie. Nie mam kanału Plus. A chyba tam leci, nie? Przynajmniej... Przez lata miałem tylko dlatego cyfrę, że Ligę Mistrzów tam można było oglądać. Na Bayern Real jest. Jak tam? Ja za Realem, a wy za kim? A, Villarreal, okej. Okay. Też za Villarrealem. Co ten Marcin tak się odpalił nagle, że tak dobrze gra? To jest nieporozumienie po prostu. No, Łukasz 91, końcówka, wieża, goniec, na wieża, goniec, miałeś duże szanse na remis. Potem w końcówce musiałeś, nie wiem, to moim zdaniem bardzo podejrzaną miałeś tę końcówkę i może jakbyś pograł mega dokładnie, to byś ją ustał, no ale nie pograłeś mega dokładnie, mówiąc najdelikatniej. Jej nie ustałeś, ale to zapewne wiesz. Od razu konia 7 miałem grać zamiast wieża E6. Dobra, trudno. Dziękuję również, Krystian. Dziękuję również za grę. Że w takim doborowym towarzystwie się znalazłem. Ten pociąg do gwiazd to jest cwany typ. Jest
bardzo cwany typ. Oj, te pionki są bardzo silne. Moje figury stoją bardzo źle. Nie podoba mi się to wszystko. Wcale. No, a Kuklon rzeczywiście ciekawe, że żona ogląda na necie meczyk, a ty tutaj szachy oglądasz. Trzy partie zostały. A, no tak, bo tam już tutaj mógł. Kurde, może i mógł. Tak, moje H4 nagle się okazało beznadziejne, bo pole G4 zostawiłem słabe. Ale chyba tak mam. Tu zagra pewnie. Cwaniaczek. Mogę sobie przejeżdżać na dół i patrzeć na pozycję, no ale powiedzmy, że już nie muszę tego robić chyba. To wygram i wygram na pewno tam, gdzie mam, że oponent ma 3 minuty. A z Marcinem będzie trzeba się pomęczyć. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. Powinno się zgadzać. Gdzie ty tym królem idziesz? I teraz pionę będę zasuwał. Nie, Piotr Wolta, jeszcze nie przegrałem. Na razie jest wynik 20-0. Jeszcze 3 partie zostały. Jimmy Khan ewidentnie za wolno grać tę partię, powiem ci. Miałeś godzinę do namysłu i kurczę, godzina to jest dużo, nie? Aha, że niby tu nie mogę. Nie no, mogę.
chyba. Nie, nie będę dodawał czasu, nie ma czegoś takiego, widzowie. Tak mam przegraną. Jakub Walczak, nie, nie zrobiłem takiego wyniku. Największą symultanę, co grałem, to na 50 chyba dwóch szachownicach w Gliwicach i miałem jedną porażkę, jeden remis i 50 wygranych. Ale szykuję, chcę zrobić większą symultanę, taką na ponad 100 ludzi. Nie wiem, czy w tym roku, czy w przyszłym, ale takie są plany. No, tak ci mogę zagrać. Króla podprowadzić chyba warto. A może nie, może nie warto. O, może gońca tu stawić. Pion więcej, więc jak wymienię hetmany, to powinna być wygrana. O, tutaj nawet zdobywam hecia. Dzięki, Jimmy Khan. Pociąg. Jeszcze został i Marcin. Tak, bliżej stoliki niż w Gliwicach na pewno trzeba by ułożyć jak uklon. Ale spoko, jak będzie 100 szachownic, to nie będzie problem. O, to tutaj już jest pozamiatane. Teraz się jeszcze nie majtnąć. Co po symultanie? Może raz czy dwa razy jakieś zadanka porozwiązuję na 5 minut, jako że mam mały zapas czasu i tyle. Dobra. Pociąg do gwiazd chyba gra tylko dlatego, żeby móc powiedzieć, że do końca, jako ostatni skończył. Przyznaj się, pociąg. Dobra, nie chcę, żeby tu mi wjechał wieżą, mimo że to może nie być groźne. W sumie nie jest groźne. O, hetmanem mogę tu w ogóle zbić. Taki jest plan. No zobaczymy. No jednak dostałeś mata w 1. Królem na F7 trzeba było iść, albo na E7. Więc nie skończyłeś ostatni. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dzięki również, pociąg do gwiazd. I czasami takie najprostsze rzeczy bawią najbardziej. Jak to jest, widzowie? Zniszczone marzenia. Oj no, niszczyć marzenia to jest coś pięknego, drodzy widzowie. Oponentów marzenia oczywiście. Poddał się Marcin. Zwycięstwo, drodzy widzowie. 23-0. Nikomu nie odpuszczałem, ale były problemy w kilku partiach. Były problemy w kilku partiach, ale się udało.
udało się. I nie wiem, coś takiego myślicie, że jeszcze powtórzyć? Pewnie, na pewno nie w tym miesiącu, ale może za miesiąc, dwa, trzy. Dla patronów. Jak myślicie? Plus jeden? Jeżeli to kiedyś powtórzyć, czy nie? O, i Broda nawet napisał plus wykrzyknik. Mi czasu muszę mieć. No tak, Skapi, tutaj akurat godzina była ok, ale gdybym na przykład grał 30 partii, to dwie godziny na 30 partii to już by nie było dużo. To prawda, lufcik był dobry. Zrobiłem lufcik i podstawiłem od razu figurę, nie? To co? Na koniec jeszcze zadanka może. Standardowo na 5 minut. Ten. I jutro turniej. Przypominam, jest dla wszystkich otwarty. Jest wykrzyknik klub. Można wpisać, czy na YouTubie, czy na Twitchu. Komendę. I macie linka i do tego klubu musicie się zapisać. Pat, sprawdzę, ile jest osób w tym klubie teraz. Zaraz. Patrzcie. Tutaj. Beniolus. Jestem. Jest klub Zbigniewa Paklezy się nazywa. Jest tu 94 osoby. I tutaj ten turniej będzie umieszczony. I wtedy. Wtedy tutaj klikniecie na ten turniej i się zapiszecie. Systemem szwajcarskim 11 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na ruch. Będą nagrody losowane wśród patronów. Ale grać mogą wszyscy. Dobra, to teraz co? Zadanka. Nie wiem jeszcze, panek, o której turniej. Między 18 a 20 prawdopodobnie się rozpocznie. Zobaczę, ponieważ w piątek wjeżdżam do Elbląga i jutro muszę tak, widzowie. Siłka, bo w piątek nie mogę. Księgowa, mechanik. Jeszcze miałem coś ogarnąć. No, zakupy jeszcze muszę zrobić. Jeszcze jedna rzecz mi umknęła. No tak czy siak jeszcze coś muszę ogarnąć i nie wiem wtedy, o której... nie, Broda. O tym bym pamiętał akurat. No. Więc... Tak, Magnus też może zagrać w tym turnieju, jeżeli chce. Możecie mu gdzieś przesłać informację, że wykrzyknik klub i... Magnus też będzie mógł zagrać. Kurczę, flag. Co to jest? Dobra. Pusta deska. Co?
O co tu chodzi? Tu? Ojoj. Czułem, że to nie to. No już wypity z rytmu. Już po psychice. Niestety. Oj, tu nie mogę. Pana zdobywam, tak? Aha, tutaj, jejku. Może tu? A tu o co, kaman? Aha, tu. Nie? A Hetman C5 miał od razu. Co ja robię? Szok. Szok i niedowierzanie. Oj, nie widzę niestety. Aha, tu mam przecież. Kurczę. To wygląda dobrze. Oj. 47. A, kamera. Okej, wracamy tu. Zapomniałem, że miałem przestawioną kamerę. No nie patrzyłem na czat, spokojnie. Dobra. Teraz 50 trzeba zrobić.
to co? Nie widzę. Którą wieżą? A to. Oj, tam miałem dylemat. I niestety ta druga opcja była lepsza. Szkoda, no, bo tam ładne idee były. A bicie i H4, no. Po prostu artysta ze mnie. Czemu nie tu? Aha, bo hetmanem się tu może zasłonić potem, bo chciałem dać tu szacha. No nie jest dobrze. Okej, okay, to dawaj. Zadanek starczy. Gates, daj swoją partię do analizy. Przeanalizujemy twoją partię za punkty. I to będzie dobre ten zakończenie. Okej, okay, wkleiłeś? Super, to zaraz muszę to też na tym kompie otworzyć. Dobra. Jakimi ty tutaj grasz? Chyba nie jesteś Arabic Valve, tylko jesteś bardziej Consolidated, co? Czy nie? Okej. Okay. Jak tu się obraca na liczesie? Aha, jest obrócony. To jedziemy. E4, C5. Pierwszy błąd. Osłabiasz. Dobra, żartuję. C5. Ałapin. Generalnie tutaj D6 się chyba nie gra, nie? Ewentualnie po D4 skoczek F6. Nie można chyba bić na D4. Nie może tak centrum oddawać przeciwnikowi. Może albo koń F6 w tej pozycji. Ewentualnie chyba po D6, ale chyba koń F6 to jest najlepsze. Ale dobra, no teorię to sobie możesz sobie zawsze gdzieś tam sprawdzić. Grałem tak białymi w ogóle podobną partię z... 3 lata temu, w ostatniej rundzie, na drugiej lidze seniorów w Prunie. Dobra, tu już się rozwijasz, musisz tak się rozwijać. Tu jest wszystko ok. Gońce dajesz na długie przekątne. Wieżę dajesz na otwartą linię. Pytanie, po co E6 zagrałeś? Master Jam, nie wiem, o której będzie turniej. 3 minuty plus 2 sekundy na ruch będzie tempo. Co, znowu kamerka zasłania? Nie, dobrze. 3 minuty plus 2 sekundy, 11 rund, ale nie wiem jeszcze o której godzinie. Żeby skoczek nie wszedł na środek, ale skoczek tu nie może wejść, bo kontrolujesz to i skoczkiem, i gońcem. Więc E6 jest trochę stratą czasu, bo nie wiadomo, co ten ruch ma. No chyba, że hetmana chcesz dać na E7. Ciekawe też jest, popatrz, jaki jest słaby punkt w obozie białych.
punkt na C4 jest słaby, więc można próbować tu skoczkiem się władować. I tak bym zrobił, że skoczek B6 i z ideą skoczek C4. Atakujesz tu, atakujesz tutaj. Czasami też są ciekawe poświęcenia jakości tutaj i bierz pionka i masz jakość za pionka, ale masz fajne figury wszystkie, nie? Ale przede wszystkim podstawowym planem jest skoczek C4 i dodatkowo jeszcze bronisz tego pola D5, jakbyś tam się bał, że tutaj coś ci skoczy, ale nic ci tu nie skoczy. Dlatego trzeba było tym skoczkiem odejść, potem ewentualnie hetmanem tutaj połączyć sobie wieżę. No i masz spoko pozę, no to pole na C4 dużo daje. No białe prawdopodobnie by musiały grać jakiś skoczek D2, żeby to pole jakoś po prostu pokryć. Więc trzeba starać się poprawiać figury. Dobra, tu hetman E7, ok. Wieża C7. No tu już sporo... Tu już nie wiem, czy nie przegrywasz? Nie, chyba nie przegrywasz. Aczkolwiek nie wiem. Pamiętaj, że jak stawiasz tak wieżę vis-a-vis wieży przeciwnika i ona jest niebroniona, to musisz zawsze liczyć jakieś odejścia tym skoczkiem. I póki ten skoczek nie odchodzi z tempem, to luz, bo sobie zdążysz na przykład zbić. I na przykład skoczek D5 tutaj by się narzucało, gdyby nie to... Bo widzisz, skoczek D5, gdybyś był pionkiem albo gońcem, no to wieża ci tutaj wisi na końcu, nie? Na twoje szczęście masz bicie skoczkiem na D5. I skoczek broni na C7 wieży. Wtedy dlatego nasze rozumowanie idzie dalej. Co zrobić, żeby tego skoczka nie było na F6? A, to mówisz, że spojrzałeś, tak? Na to. Czyli E5 się liczyłeś w trakcie partii, rozumiem, tak? I miałeś tutaj pewność, że wszystko się zgadza po E5. No właśnie, E5 nie liczyłeś i tutaj zawsze jak stawiasz, to jest taka słabość taktyczna, można powiedzieć, że ten skoczek gdzieś ci może odejść i ta wieża może wisieć, dlatego musisz mieć pewność, że nic nie przechodzi. No i pytanie, czy to nie przechodzi? Może nie przechodzi, tak, tak, ale nie, tutaj się zgadza dla białego, tak, no bo wisi tu i potem ci zbije tu, też wisi tu, ale to skoczkiem mogę nawet, skoczkiem tu mogę zbić. I potem zbić gońcem i będę miał figurę więcej, nie? Więc tak nie działa, a jak odejdziesz skoczkiem... Aha, skoczek E8 masz, dobra, i bronisz tutaj. Tylko skoczek na 8, jedna sprawa, że on nie chciał odchodzić na 8, on chciał iść na D5, nie? I teraz jak białe zagrają na przykład tak, to nie wiadomo, co sądzić o tej pozycji. Mało tego, gorzej jak tak jeszcze zagram. Patrz, ten hetman jest tragiczny i w ogóle... Aha, nie, dobra, tu jest goniec F3, sorry. No to może ci się tu trzyma jakoś tak, na słowo honoru. Ale te czarne pola są strasznie słabe wszystkie, nie? Tak czy siak musisz pamiętać, jak stawiasz wieżę w takiej pozycji, to musisz policzyć tę taktykę, nie? Dobra, było tak, tak, goniec G5. E5. Nie podoba mi się E5. W sensie, no ten goniec nasz ma tutaj jakiś potencjał mimo wszystko. Chcemy go tak od razu... Skoczek D5 nie ma takiego ruchu? Chyba jest skoczek D5, pionka zdobywasz chyba. Tak mi się wydaje. Nie może tak, bo tak. I potem jakoś tu. Aha, chyba że tak. Aha, tu to masz E5. Aha, i tak. I tak, i tak. To jest nawet ciekawe dla białych, bo oddały jakość. Ale ty masz słabe czarne pola, nie? I pionka na E6 słabego. Goniec D5 może jest jakieś. No to jest niejasna, no. Ale zakładając tą najbardziej logiczną drogę, czyli po skoczek D5 jakby zbił skoczkiem, no to masz bicie, nie?
A, może ci wtrącić na C7 i potem dopiero odbić. Dobra. Bo ty nie możesz najpierw zbić na C1, bo jest to posunięcie wtrącone, skoczek E7 szach, nie? I potem odbije tu, no i ten skoczek, nawet jak nie przeżyje, to... Chociaż też nie wiadomo, w ogóle tu... Ciekawą partię miałeś, ale chyba nawet o tym nie do końca wiedziałeś, że tyle możliwości było. Ale E5, no to trzeba... No dobra, myślałeś minutę, no to jednak ważne, bardzo się cieszę, że poświęciłeś dużo czasu na tę decyzję, ponieważ no E5 od razu zmienia charakter gry. Wszystko jest zamrożone i jest gra pozycyjna. Tylko po E5 mi się nie podoba, że ci może zagrać goniec E3 i skoczka na B6 ci nie wpuścić. I wtedy masz przewalone generalnie. I to na maksa. Popatrz jaki masz ścisk. Z tym się musiałeś liczyć. Goniec E3. Nie masz pola na B6. Te wieże stoją tutaj, ale nie mają ruchów tak naprawdę. Hetman jest wyłączony z gry, bo chciałby kontrolować pole B6, żeby skoczek tu przeszedł. Więc przeprowadzenie skoczka na B6 jest strasznie trudne w tej pozycji. A inaczej to jak masz grać, nie? Goniec na B7 jest zupełnie pozbawiony sensu życia. Białe prędzej czy później jakoś przez A4 będą próbowały próć tę pozycję. Zupełnie mi się ta pozycja nie podoba dla czarnych. Na opak wszystkie twoje figury tak jakby stały. Dlatego E5... No ja rozumiem, że masz słabość na D6. Jak najbardziej. Ale E5 na pewno zamyka gońca. Tak naprawdę skoczka też zamyka, jeżeli pole B6 by białe zagrały. I również osłabia potencjał tych wież, tak? No bo bez tego gońca te wieże, to że tam są zdublowane, to one nic nie zrobią. I E5 również, no hetman akurat tutaj lepiej, żeby nie był może otwarty. Ale ja bym zrobił coś, żeby może nie przepychać ani nie bić, tylko na przykład w tej pozycji poczekać, nie? Zobaczyć, co zrobi oponent. Tylko nie ma takiego ruchu na wyczekanie za bardzo. Może skoczek B6 w tej pozycji należałoby rozważyć. Nacisk tutaj dodatkowy, po biciu zbić w ten sposób. Wiem, że mamy słabość, ale taka słabość w pozycji, gdzie jest tyle dynamiki, nie boli nas aż tak bardzo. Skoczek wejdzie na C4, będzie atakował tu i będzie bronił tu. To będzie naprawdę skoczek potęga. Goniec jest otwarty, są motywy. Moim zdaniem tutaj czarne nie stoją gorzej. Wszystkie twoje figury grają, popatrz. Tutaj atakujemy, goniec na prześwitach atakuje tu, skoczek chce wejść tu, wieże zdublowane, nie? Hetman broni tu i atakuje na E4. Masz aktywne figury. Tak, Dremor, będzie turniej jutro. Więc tylko nie wiem o której godzinie. Dlatego E5, moim zdaniem, no był to mimo wszystko błąd. No dobra, jak dał ci wejść na B6, to nagle wszystko w twojej pozycji zaczyna grać, ponieważ będziesz miał aktywną figurę. Ten skoczek może przejść na B6 i wszystko ci się tutaj ładnie poukładało, nie? I tutaj już grasz dobrze. Hetman A8. Hetman A8? Czemu nie hetman C8? Hetman A8 mi się mega nie podoba. Co, A5 chcesz grać? Hetman C8, zajmiemy tą linię. Ewentualnie skoczek D7 mi się podoba, żeby tego skoczka tu przerzucić. Czemu dasz linię? Aha, że A5 chcesz zagrać. To nie, ja bym zagrał hetman C8. Zdominował linię, hetmana miał aktywnego na C4, po czym zagrał na przykład w przyszłości król G7, żeby nie było hetman H6. Ewentualnie goniec D8 i potem A5. No tutaj to policzyłeś, tak? Tu, dobra. Tam nic nie ma. No i tutaj masz problemy z pionem na D6. Widzisz, przez to, że ty nie opanowałeś linii C, to oponent to zrobił i wisi ci tutaj milion różnych rzeczy, nie? No taka wycofka nie może być dobra. Ale z drugiej strony co grać?
strasznie pasywnego masz Hetmana. Wszystkie figury teraz masz pasywne, nie? Więc najważniejsze, tak z praktycznego punktu widzenia w ogóle, nie dawać oponentom aktywnej gry, nie dawać im kontrgry. To już imię, to już tak, chociaż tak, to tak. No tutaj to już się wszystko posypało. Może w tej pozycji po tym... Tak, nie, tutaj jest tragedia. No H6 tu nie możesz grać. Tylko co grać? Koń G5 ci grozi. No tu już jest przegrana pozycja, no. Przegrana pozycja, kluczowy błąd to było oddanie tej linii C. Tuż tak przebijam, bo tu się już nic nie działo, nie? Czemu ci tu gońca nie zbił? I koniec partii by był? No nie wiem. A, też koniec partii. Więc tutaj, ten moment, tu. Po pierwsze hetman C8 zagrać. Jak mam otwartą linię C, to zajmijmy... No co, jak zagra wieża C1, to możesz wtedy koń D7 zagrać. I konia na B6 tu przerzucić. Pytanie, co potem z tym gońcem robić, no ale na razie musisz się z nim przyczerpić. Hetman na 8 nie stoi dobrze. I kolejny moment, tutaj hetman C8. Jedyna otwarta linia na szachownicy, nie oddawajmy jej przeciwnikowi. No. I tutaj już trzeba było grzeczniutko to pole przykryć, zagrać goniec na przykład C7 albo hetman D8. No i zarządzanie czasem. Masz tutaj 6 minut 36 sekund, więc no nie możesz grać tak szybko w tym momencie. Zużyłeś do tej pory 3,5 minuty, mimo że działy się tam jakieś kosmiczne rzeczy. Teraz jest końcówka, masz 6,5 minuty, nie możesz takich ruchów jak A5 podejmować w 5 sekund, nie? Tutaj w dalszym ciągu może jeszcze był, nie no, tutaj już czasu na ratunek nie było. No tak, tutaj już przerąbane jest. No, więc oddanie tej linii C to był podstawowy błąd. No i E5 to był taki... Nie wiem, nawet jak komputer to lubi, a wątpię, żeby lubił, to z praktycznego punktu widzenia E5 no, nie robi dobrej roboty. No to generalnie tyle. Jeśli chodzi o analizę tej partii. Proszę bardzo, Gates. Cała przyjemność po mojej stronie. Jutro wszystkich zapraszam na turniej. Między 18 a 20 się zacznie. Jak zobaczycie, dzwoneczek was poinformuje, jak macie zaznaczone na Twitchu i YouTubie, że jest stream o 17.30. Znaczy, że turniej startuje pół godziny później. Dlatego trzymajcie rękę na pulsie, drodzy widzowie. No a co? Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że symultana się podobała. I ta krótka analiza. 11 rund tempem 3 plus 2. Nie będzie trwał długo ten turniej, tak mi się wydaje. Dzięki jeszcze wielkie na koniec. Monodeus zasubskrybował. Trzeci miesiąc już. Super, Monodeus. Dzięki. Nie idę na basen, mam zaraz kola, muszę ogarnąć wiele rzeczy przed wyjazdem w piątek, więc jutro jest ostatni stream przed weekendem. Możliwe, że na obydwu tych kanałach, na których teraz nadaję, w weekend ten Puchar Polski zostanie puszczony, więc jak chcecie zobaczyć fajne szachy, brodę w akcji i mój komentarz wspólny z arcymistrzem Jakubcem, to już teraz zapraszam na weekend. Jak chcecie więcej o Pucharze Polski przeczytać, jest komenda wykrzyknik Puchar. Każdy może w tym turnieju zagrać, bez względu na ranking. Również nagrody są przewidziane dla wszystkich, więc serdecznie wszystkich zapraszam. Jak nie pograć, to pokibicować. Można się spotkać tam też również z wieloma streamerami. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo i życzę spokojnego wieczoru i nocy, drodzy widzowie. Dobranoc.